Panie i panowie, stało się. PlayStation cofnęło swoją decyzję odnośnie Helldiversów dwójki, gdzie zaczęli wymagać stworzenia konta PSN, aby móc grać w Helldivers 2 na Steamie. No ja jestem zaskoczony, nie spodziewałem się tego. Jak ktoś nie wie, o co chodzi, no to przez ostatnie pół tygodnia działo się sporo w community Helldivers. Arrowhead Studios ogłosiło, że będzie wymagało stworzenia konta PSN, czyli PlayStation Network, aby móc grać w grę Helldivers 2 na Steamie, na PCcie. Oczywiście pod ogłoszeniem podpisało się Sony Interactive Entertainment, no ale dużo graczy zaczęło obwiniać Arrowhead Studios, który jest po prostu twórcą gry, są deweloperami. No ale jednak wydawcą jest Sony Interactive Entertainment, tak, PlayStation. Reddit zagrzmiał, recenzje na Steamie zostały zbombardowane po prostu tysiącami. Dziesiątkami tysięcy negatywnych opinii i z paru powodów, ponieważ, yy, tak naprawdę, po pierwsze, już ludzie mają trochę dość tworzenia kont na platformach trzeciej strony, aby grać w grę na pierwotnej platformie. Kupujesz grę na Steamie i nagle musisz stworzyć konto do, od EA? Kupujesz grę na Game Passie i nagle musisz stworzyć sobie konto do Ubisoftu? No i teraz, kurwa, kupujesz grę na Steamie, graźnią pół roku i nagle musisz. Zrobić sobie konto do PSN-u. Sprzedać swoje dane i tak dalej, tak? No, okej. Okay. Może nie zajmuje to zbyt długo, tak? Zajmuje to dwie minuty stworzenie konta, podanie mailu. E, tylko jest z tym jeszcze jeden problem. Dostęp do PSN-u, PlayStation Network, ma dostęp tylko 69 krajów w całej, na całej ziemi, na całym świecie. Więc nagle wyłączonych krajów jest ponad 200. I okej, okay, było napisane gdzieś tam małym druczkiem, że będzie wymagać stworzenia konta PSN, aby mieć dostęp do gry. Tylko że i na stronie Frequently Asked Questions, czyli najczęściej zadawane pytania, była wzmianka o tym, że stworzenie konta PSN jest opcjonalne do grania w gry Sony czy PlayStation na PCcie. Dodatkowo, mimo że ta wzmianka była na stronie Steam, że wymagają tego konta PSN. To można to było skipnąć i w ogóle tego nie egzekwowali. W ogóle nie wymagali tego konta tak naprawdę. Nie, nie mieliśmy blokady grania bez tego konta. Plus, gra była dostępna w sprzedaży w regionach, które nie mają dostępu do PSN-u. No i pytanie, po co to zrobili tak naprawdę? No ja miałam swoją teorię, jeszcze słyszałem inną. Moja teoria była taka, że po prostu chcą wprowadzić te miliony graczy, które posiadają w dwójkę do ekosystemu PSN, aby potem móc reklamować swoje gry, po prostu łatwiej sprzedawać kolejne produkty PlayStation czy Sony graczom, które już mają, którzy już mają stworzone konta PSN. Z drugiej strony jest teoria, że Sony chciało lepiej wypaść w raporcie kwartalnym, który się zbliża wielkimi krokami, po prostu chwaląc się liczbami graczy, którzy są zarejestrowani w PSN, swoim po prostu akcjonariuszom, swoim no mocodawcom tak naprawdę, tak? PlayStation i Sony są publicznie handlowanymi firmami. Gracze nie byli zbyt zadowoleni, oczywiście byli ci, co tego bronili, jak lemingi, no ale cóż, yy, znajdą się zawsze i tacy po prostu, co uwielbiają wpierdalać gówno i nieważne, jak cieplutkie i płynne to gówno jest, oni będą je wpierdalać, bo to jest od Sony na przykład. I są fanbojami po prostu, więc nie będą narzekać, będą tylko przekonywać innej, że na co narzekasz? To jest cieplutkie gówno, bardzo dobre, świeżo zrobione. Wpierdalej. No, po drodze było jeszcze trochę dramy. Jeden community manager też yy, sam. Wziął stronę jednak Sony, że o, to nie jest nic, nic nowego, że trzeba stworzyć konto do, do jakiejś innej platformy, żeby grać w ich grę. Już to nie pierwsza, nie ostatnia gra, która tak robi, no ale to nie pomogło na pewno. Jednak ten community manager przeprosił później, dzień później, i pisał coś, czego w sumie nie powinien, że tak, zostawiacie negatywne opinie, bo to może spowodować, że Sony zmieni swoje zdanie co było dość ryzykownym zagraniem, ponieważ mógł stracić pracę przez to, o ile jej nie straci za jakiś czas, bo to jest jawne, otwarte namawianie do tego, żeby no, zostawiać negatywne opinie grze, na której konto się pracuje. Majaja chłop, trzeba mu to przyznać, naprawił swoje błędy i przez chwilę, przez parę godzin wydawało się, że jednak Sony się nie ugnie. Z Steam zaczął usuwać Helldivers 2 z regionów, które nie mają dostępu do stworzenia konta PSN legalnie. Nie mówię tu o żadnych VPN-ach i tak dalej. Legalnie. No wydawało się, że gracze przegrają, że to będzie kolejny krzyk o pomoc, wrzask, yy, wkurwienia po prostu w nicość, rzucony jak grochem o ścianę. A tu jednak Sony cofnęło swoją decyzję, czego się absolutnie nie spodziewałem. Sony, podobnie jak Nintendo... Są znani z tego, że bardzo twardo trzymają się zasad, które sami sobie ustanowili. To jest inna kultura pracy, to jest inna kultura podejmowania tych decyzji, inna moralność trochę. Absolutnie się tego nie spodziewałem. A jednak wygraliśmy. Wygraliśmy, Mówimy my, jako gracz. Coś się do tego grona zalicza, mimo że Felder wersów dwójkę nigdy nie grałem. Ale no uważam to za absolutny win. I no nie ma, nie ma co się tylko cieszyć. I tyl. Może jeszcze te wszystkie różdżki z, fan, z fanfarami zostawić odłożone, bo tak naprawdę nie wiadomo, jak to PlayStation i Sony rozwiąże końcowo. Ponieważ mam wrażenie, że jest to jednak przejściowa sytuacja, jednak piszą, że starają się znaleźć inne rozwiązanie, czyli dalej będą próbować zachęcać w jakiś sposób do stworzenia konta PSN. Nawet jak gra się przez Steam, tylko po prostu w inny sposób. Mam nadzieję, że już nie będą nikogo zmuszać. Najlepszą, najlepszym sposobem na to byłoby po prostu e, zaproponowanie jakichś wizualnych upgrade'ów, tak? Jakieś pancerze, jakieś, nie wiem, hełmy, pelerynki, skórki na bronie, coś w tym rodzaju. Tak jak jest na przykład w, w Warframe, w którego grałem sporo czasu. E, Warframe jest i na PC, i na Xboxie, i na PlayStation. Zarówno PlayStation, jak i Xbox mają swoje oryginalne skórki, których nie można dostać na innych platformach, dzięki temu, że gra się na PlayStation albo na Xboxie. Tak? PC nie ma swoich skórek. E, ma za to ten ogień, no ale to jest inna sprawa, w to nie będę się zagłębiał, jak ktoś wie, to wie. E, w każdym razie, mam nadzieję, że rozwiążą to jakoś lepiej niż to, co próbowali przepchnąć teraz. No i cóż, na razie jest moment do, do uciechy. Więc tak, taki jest update. Zostawiajcie lajka, like strzelcie suba i dzięki za oglądanie. Widzimy się następnym razem. Wbijajcie na streamy na YouTube. Tutaj, by the way, Narka yo.